Witajcie na kanale Tomasz Sutki Live. Ja mam na imię Krishna Kirtan, to jest program Nad brzegiem Gangesu. Dzisiaj moim gościem jest Renata Radlak-Dominik, która właśnie siedzi koło mnie. Możesz się przedstawić, możesz powiedzieć o sobie kilka słów. Nazywam się rzeczywiście Renata Radlak-Dominik. Jestem malarką, joginką. Przyjmuję wiele funkcji życiowych, które mi ono przyniesie, więc robię różne rzeczy. Uczę jogi, aktualnie robię też biżuterię z naturalnych kamieni. Jestem też mamą małego, 3-letniego chłopczyka. No a ostatnio właśnie napisałam książkę. No właśnie, i to jest jakby ten główny powód, dla którego się spotykamy. Tą książkę mam tutaj ze sobą, to się nazywa Gwiazdy na piasku. Wydawnictwo Purana z Wrocławia, wydane 2016, 16 w grudniu, jeszcze ciepła, cieplutka, tak, także. No i moje pytanie, skąd w ogóle pomysł na książkę o podróży do Indiach, do Indii, jak mówi podtytuł Joginki, opowieść o Indiach. No właśnie, to chciałam uściślić, bo zastanawiałabym się, który z tych tytułów jest ważniejszy w tej sytuacji. Są to Indie widziane na pewno przez pryzmat serca. Ja się nie upieram, że to jest jedyne, co można o Indiach powiedzieć. W zasadzie każda prawda, którą można powiedzieć, będzie właściwa dla osoby, która ją przekazuje. Natomiast splot dość niecodziennych wydarzeń, ale chyba tylko takie mają tam miejsce, sprawił, że doświadczyłam tych Indii troszeczkę inaczej. Byłam w pracy, byłam też na jodze w Instytucie Iyengara w Pune. Spędziłam tam 2 miesiące. To nie jest dużo, ale przy tej intensywności zdarzeń to było wystarczająco, żeby nie tylko poznać Indię troszeczkę tak jakby od spodu, z tej warstwy takiej codziennej i właśnie tej bardzo niecodziennej, ale też poznać bardzo dobrze siebie. Ja przez całe moje życie się tak dobrze nie poznałam jak tam przez te 2 miesiące. Właśnie, bo ta książka się zaczyna dość tak intrygująco i sensacyjnie. No i wyjazd trochę do pracy, trochę do jogi, trochę do jakby połączenia tych dwóch rzeczy, takiej codziennej, przyziemnych obowiązków, a z drugiej strony jakieś takie właśnie trochę przygoda, trochę poszukiwanie siebie, ten egzotyczna... I za głosem marzeń. No właśnie też, także... Przede wszystkim, tak. Rzeczywiście tak się złożyło, ale już tak się zaczęło składać w momencie, kiedy zaczęłam bardzo intensywnie praktykować jogę i również jej uczyć, że pewne rzeczy zaczęły do mnie wracać z dalekim echem z przeszłości. Najdalsze marzenia, nawet z dzieciństwa, zaczęły mi się pojawiać jako szereg możliwości i okazało się, że czasem trzeba sporo zapłacić za te możliwości, ale nigdy nie utraciłam wiary, że warto i w każdą z tych sytuacji weszłabym jeszcze raz. Ta książka może troszeczkę się wydawać, jak ktoś tak na mnie patrzy, to pewnie pomyśli, Boże, co też mogło się tam zdarzyć? Złamała sobie na pewno paznokieć. Tymczasem będzie w tej książce sporo zaskoczeń, bo wiele z tych rzeczy mogły się zdarzyć może wszędzie i może każdemu, ale w tej kolejności i w tej intensywności myślę sobie, że były najlepszym sposobem na transformację życiową. No właśnie, bo to jest tak, bo to jest, czy to jest, jak potraktować tą książkę, czy to jest swego rodzaju pamiętnik, nie wiem, wspomnienia z podróży, jakaś droga transformacji, tak. Coś takiego. Tak. Nie zdradzając za dużo, rzeczywiście tak jest. Zdradzę może taką rzecz, że rzeczywiście cały ten wyjazd wyglądał całkowicie inaczej, dopóki nie przekroczyłam progu samolotu, a później musiałam się zaadoptować do szeregu nowych sytuacji, które krok za krokiem powodowały, że coraz mniej wierzyłam w to, że w ogóle wrócę do domu. To tak w skrócie. Ale bilet powrotny był kupiony od razu. Ale ja go nie miałam. Aha, rozumiem, okej. Okay. Czyli taki wątek sensacyjny także. Psychologiczny. Elementy thrillera. Tak, tak, ale to jak najbardziej wszystko jest prawdziwe. Prawdziwa jest każdy uśmiech i każda łza. No, jest to książka bardzo intymna, jak wiele osób zauważyło po przeczytaniu. Piszą do mnie fajne osoby.
I każda z nich zauważa, że jest to książka bardzo intymna, że bardzo odkrywam takie najgłębsze sfery tej transformacji właśnie. No, pomyślałam sobie w momencie, kiedy postanowiłam, że ta książka powinna ujrzeć światło dzienne, że tylko wtedy ona ma tak naprawdę sens. Że opisanie reporterskie szeregu tych zdarzeń nie będzie nic ze sobą niosło. Jest milion takich książek, które opowiadają o przygodach w Indiach. Tymczasem właśnie ta warstwa bardzo osobista, ta najgłębsza, ma w sobie coś takiego, że postanowiłam się zabrać za pisanie. Właśnie, bo ja powiem szczerze, bo nie dokończyłem czytać, jestem gdzieś tam w trakcie i tak po tej kawałku, który przeczytałem, to odniosłem wrażenie, że to jest taka bardzo bardzo intymna podróż, taka bardzo osobista, wewnętrzna, bardzo kobieca wręcz nawet, bym powiedział, nie jest to reporterska na pewno książka, albo taka, byliśmy tu, zobaczyliśmy to, sfotografowaliśmy to, pojechaliśmy tam. W ogóle mało robiłam zdjęć, a niektóre, które były najfajniejsze, nie nadały się do książki. Akurat tak się złożyło, że udało mi się ze 30 fotografii tutaj opublikować, jak również pojawiają się również akwarele mojego autorstwa, ponieważ uznałam, że niektóre zdarzenia są nie do sfotografowania i nawet kiedy je opisuję, tak jak tu są różne takie tajemnicze rzeczy, nie da się opisać pewnych rzeczy bez obrazka, ponieważ ja go umiem namalować, jestem przecież też malarką, więc pewne rzeczy widziane moim okiem, specyficznie, o tak jak tutaj kobiety zbierające kwiaty, to jest taka poetycka wizja, ale jednak z całych sił starałam się ją odzwierciedlić to, co faktycznie zobaczyłam. Indie są magiczne i wydaje mi się, że sfotografowanie ich nie niesie tej treści, którą można albo gdzieś tam, jak się uda oczywiście szczęśliwie, ukraść słowem, albo właśnie namalować. Tak, no bo ja znam wiele książek, czytałem i myślę, że każdy czytał wiele różnych książek, natomiast ona jakby jest pełna takich opisów barwnych, jakby. No ja czytałem to i tak się czułem, jakbym tam wręcz dotykał tej rzeczywistości, wręcz czuł zapachy. No tak, na Indiach są tak, można oglądać zdjęcia, można oglądać filmy. Fajnie, mówisz, ale rzeczywiście podobno, znaczy taki był mój zamiar, ale rzeczywiście tak niektórzy twierdzą, że książka, treść ma swój smak, zapach, dźwięk i swoją przestrzeń, i swoje światło. Osoby, które spędziły w Jaipurze dużo czasu, dzięki pierwszej części, bo akurat pierwsza część się w Jaipurze dzieje, twierdzą, że wróciły tam po prostu do tego samego żywego, monsunowego, w kolorach mango, pięknego miasta, zupełnie niezwykłego, zapylonego, piaskiem zasypanego, złote niebo, wszystko prawdziwe. I ja miałam taką podróż też ponowną, pisząc to wszystko, bo z jednej strony korzystałam z takich notatek robionych na bieżąco. Bardzo dużo pisałam, chodziłam w kieszeniach, miałam różne karteluszki i sobie zapisywałam niektóre rzeczy, czy opisy jakichś tam zdarzeń, których byłam świadkiem. Natomiast to po takim czasie, no bo po 3 latach, ożyło. I kiedy zaczęłam to spisywać, oglądałam też swoje zdjęcia, oglądałam filmiki. I to wszystko razem sprawiło, że rzeczywiście udało mi się w bardzo plastyczny sposób to odzyskać, ale są też takie miejsca, gdzie skorzystałam na żywo, żywą krwią pisanego tekstu, no bo były to momenty ostateczne, kiedy wydawało mi się, że ani nikogo już więcej nie zobaczę z moich bliskich, ani już im więcej nic nie powiem, więc ta prawda była taka z głębi serca i duszy. No na pewno jest to taka właśnie niezwykła książka, no bo jest ta głębia, jest ten wiele tych zmysłów użytych, jest wiele doznań, jest ta dramatyczna sytuacja, która jest opisana, plus jest osobista, plus ja myślę, że to, że jesteś, wiesz, artystką, ma również znaczenie, no, artyści zazwyczaj mają inne troszkę, inny wgląd w rzeczywistość, inaczej ją widzą bardziej plastycznie, więcej dostrzegają tych szczegółów, jak zwracają na nie uwagi. Wiesz, myślę, że każdy, kto jedzie do Indii, staje się artystą, nawet jeśli tak? Nie był.
to się staje w momencie, kiedy staje z tą rzeczywistością pełną kolorów, dźwięków, wszystkiego, totalnego przerysowania. Jak mnie kiedyś ktoś spytał, czy jednym słowem można to jakoś ująć, pomyślałam najpierw, że nie można, po czym natychmiast przyszło mi to słowo do głowy, to jest intensywność, to jest, wszystkiego jest nadmiar. Również tego serca, bo można trafić bardzo kiepsko, a można trafić tak, że się to w głowie nie mieści również cudownie, więc kraj cudów. Kraj cudów, no ale to jest tak, bo ta pierwsza część jest ta część, czy pierwszy wątek jest częścią związany z pracą, bo to wyjazd służbowy, no druga część jest ten wyjazd do ashramu, do Pune, na naukę jogi. I jak to był twój pierwszy wyjazd tego typu? Właśnie jak to wspominasz, jakie to możesz coś opowiedzieć o tym więcej? O zetknięciu się już z tak, już jogą mówię, indyjską, samą, tak, już tam na miejscu. Guru-gin. No cóż, tutaj będę musiała trochę odsłonić, bo rzeczywiście jest to wątek, który się zaczął przynajmniej, myślę, że 8 miesięcy wcześniej, zanim się rzeczywiście zdarzył. Moje spotkanie z Guru-gin miało miejsce takie tu nasze ziemskie, prawdziwe w Pune, ale ono się zaczęło w jakiś sposób wcześniej, to książka te wątki z czasem scala, one się tam pojawiają w postaci takich obrazków, sygnałów, natomiast w momencie, kiedy ja stanęłam oko w oko już z tym pięknym instytutem, który jest, można powiedzieć, nawet świątynią jogi, bo i ta piękna cisza, i ta dyscyplina, która tam panuje, i ci wszyscy cudowni ludzie, którzy tam przyjeżdżają z takim otwartym sercem i z takim pragnieniem z jednej strony uczenia się, a z drugiej strony też poznania właśnie tej niezwykłej osoby, której już niestety między nami nie ma. No ja miałam to szczęście, że rzeczywiście udało mi się jeszcze tą jego surową dłoń na głowie poczuć. No i magiczne to zdarzenie całe. I cały ten pobyt tam, i poznawanie tych ludzi, którzy gdzieś w jakiś sposób później wyciągnęli mnie z najtrudniejszych sytuacji, ale no właśnie, już powinnam się w język ugryźć, ale to wszystko dokładnie zdarzyło się tak, że można tylko powiedzieć, że ktoś, kto nie ufa życiu, bardzo dużo traci. Wszystko nam się dzieje dokładnie w tej kolejności, w jakiej powinno się dziać. I jedyne, co możemy zrobić, żeby tego doświadczyć, to po prostu czekać. To się dzieje naprawdę najlepiej, jak może. Także ten... nie wiem, co zapytać w ogóle w tej chwili po takim wyznaniu. No ale tak, bo tak zdecydowałaś się ostatecznie, no bo cała sytuacja, cała historia jest dość intensywna, intymna również, może prywatna, nie skąd taka decyzja, żeby w ogóle to opublikować i wydać aż takie osobiste wspomnienia, może nawet zbyt osobiste momentami? Nie. One są osobiste, ale myślę sobie, że w jakiejś mierze mogłaby być to historia każdego z nas. Ludzie pod wpływem ostatecznych sytuacji, które powodują, że mają wrażenie i żegnają się na przykład ze światem, są takie same, myślę, czy to się dzieje w Polsce, czy w Szwajcarii, czy w Indiach. Myślę sobie, że to może przebiegać podobnie i cały ten zbiór zdarzeń, które następują wokół tego i to, że człowiek, który cierpi i jest daleko, czuje się samotny, i co z tego wynika, a z drugiej strony też trzeba zauważyć, że w zasadzie, kiedy mamy jakiś problem, to zawsze z tym jesteśmy sami. W jakiś sposób nikt nas tego nie rozwiąże, choćby nie wiem, ile tych ludzi cudownych, życzliwych wokół nas było. Więc jest to raczej osobiste z tego względu, że ja to tak bardzo prawdziwie opisałam, ale to się mogło zdarzyć każdemu, nie tylko tam. I raczej to, co do mnie wraca, informacją taką zwrotną od czytelników jest takie krzepiące, że faktycznie odnajdują się w wielu tych rzeczach bardzo, bardzo prawdziwie, a z drugiej strony jest jeszcze jeden taki wątek, że każdy, kto pojedzie do Indii, prawie każdy, wyłączając może te osoby, które nie zaakceptują tego porządku nigdy, każda z tych osób już tam zostaje. Wracamy połowicznie
I również o tym jest ta książka, że w którymś momencie się okazuje, że myśmy tam nie wyjechali, myśmy tam wrócili. I to jest też jedno z takich moich najgłębszych przeżyć, które spowodowały, że ja tę książkę zapragnęłam napisać, żeby zostawić ten ślad, że tak naprawdę nigdy stamtąd już nie wyjadę. No to tak. No to rozumiem w takim razie tą potrzebę książki i tej takiej niezwykłej całej historii. A powiedz w ogóle, jak przebiegał proces wydawniczy, bo tak słyszałem też trochę właśnie, że ciekawie. to też to była osobna przygoda, może temat na osobną książkę wręcz. No, ciekawa historia. I myślę sobie, że ta historia tylko potwierdziła, że ta opowieść powinna się zmaterializować. Ja to tak trochę puściłam wodze fantazji, znajomy, który wiedział, że tę książkę chcę wydać, mimo że miałam wydawcę chętnego, powiedział mi o portalu Polak Potrafi, gdzie społecznie ludzie wspierają rozmaite inicjatywy twórcze. I ja rzeczywiście tam napisałam co nieco o idei, o przesłaniu i byłam zaskoczona, że w ciągu chyba pierwszych 2 godzin 1/4 pieniędzy, która była potrzebna na wydanie, od razu uzyskałam. No w ciągu chyba 11 dni uzbierała mi się cała kwota, więc zaskoczyli mnie znajomi, przyjaciele, nawet tacy, których nie widziałam już od 25 lat. Okazało się, że te kontakty w życiu gdzieś tam, nawet wydawałoby się przelotne, okazały się bardzo głębokie i można nawet powiedzieć, że bardzo wielu joginów, którzy nie praktykowali nigdy w sposób taki oficjalny jogi, chyba spotkałam, zanim sama się tym zajęłam, bo okazała się ta historia bliska takim ludziom zupełnie niby nie z tej branży, kompletnie niezwiązanym finansistom i takim biznesmenom, którzy nagle przeczytawszy o idei powiedzieli: to cudownie, trzymaj się tych marzeń, właśnie to jest najpiękniejsze, nie daj się zbić z tropu, rób swoje, wspieram cię. I tacy ludzie wpłacali te pieniądze i dzięki nim właśnie ta książka się pojawiła. Czyli warto mieć marzenia, warto myśleć o nich i dążyć do ich realizacji. No to jest ta rzecz, która jakby napędza nasze życie przecież tak naprawdę. Bo już mamy jakieś, później z tych marzeń wynikają cele i realizujemy. Zatem jakbyś podsumować tą całą historię, opowieść, to jakaś złota myśl, mądre stwierdzenie, jakaś głębsza prawda życiowa, coś co wpłynęło na ciebie. Coś, co na mnie wpłynęło. Myślę, że to się tak bardzo nie zmieniło, tylko się ugruntowałam, przyjeżdżając, wracając i potem jeszcze pisząc tę książkę, może się to bardziej skrystalizowało, ale to się we mnie nie zmieniło. Zawsze miałam takie poczucie, że jeżeli życie daje ci złote jabłko, to nie szukaj w nim robaka. Jeśli on w nim jest, to wyjdzie w najlepszym momencie, ale właśnie po to, żeby cię czegoś nauczyć. Także ten zaskakujący wniosek, nowy. Ale trzeba dążyć za marzeniami. Czy byłaś później jeszcze raz ponownie w Indiach, czy dalej? Nie, czy nie, bo potem pojawił się na świecie mój synek. A, rozumiem, czyli na razie. I chwilowo. Chwilowo. On jest moim nauczycielem jogi. Rozumiem. To jest jakby inny rozdział, kolejny rozdział w życiu. Tak. Ale myślę, że Indie mnie już wołają. Już się pojawiają nawet takie głosy, że pora zbierać na nową podróż. Tak, bo pewnie każdy chciałby jakąś ciąg dalszy tej opowieści tak. przeczytać. Myślę, że on się w pewien sposób już pisze. Się pisze. Okej. jak sama podróż, nie wiem, czy w ogóle ta cała historia, to czy chciałbyś to jeszcze raz przeżyć, tak jak to się odbyło, czy... Śmiało, bez żadnych... Nie chcę tu kusić losu, okay. Ale na pewno gdybym wiedziała, że będzie tak pod górkę, nie zawahałabym się. No bo to się tak mówi, że te wszystkie rzeczy, które są trudne, one nas zmieniają, wpływają na nas i nas zostają w pamięci czasami. Ale też mamy chyba coś takiego w sobie, że potrzebujemy konfrontować swoje marzenia z życiem, potrzebujemy konfrontować również się z ludźmi i z tą wiarą w ich dobroć, szczerość, w to, że zaufanie w życiu
się opłaci. Ja myślę, że ja jestem, całe moje życie jest przesiągnięte tą ideą, że właśnie dzięki temu mnóstwo rzeczy mi się udało. Zaryzykowałabym powiedzieć, że chyba wszystkie. To dobrze, ale to nie oznacza, że wszystkie zostały, żeby lista marzeń jest wypełniona i nie masz następnych, no skąd? Kolejnych. Nie, to chyba niemożliwe. One się namnażają systematycznie i w trakcie. No dobrze, a tak ja tutaj często pytam moich gości o taką, co byś, no, odpowiedź na pytanie, jak być szczęśliwym w życiu i co byś odpowiedziała na takie pytanie w tym, jak być szczęśliwym? Jak być szczęśliwym? Czy szczęśliwą? Mm-hmm. No po prostu być szczęśliwym, bo to ja tego nie widzę jako cel, tylko jako sposób na życie. No jestem szczęśliwa, bo takie mam założenie, że cieszę się wszystkim, co mi w zasadzie ono przyniesie. Jeżeli nie potrafię tego przesłania zobaczyć od razu, zderzam się jak z tirem czasami, no każdy tak miewa, ale wiem, że się otrzepię i za chwilę to do mnie dotrze. I zawsze są to fajne rzeczy. Także można być zawsze pozytywnym. No nic, ciekawa książka. Mam nadzieję, że dokończę wkrótce, bo jeszcze zostało mi trochę. Patrząc na miejsce, gdzie jest zakładka. Dobra, to myślę, nie pokażemy, gdzie jest zakładka, bo to wstyd jest. Ale wiele przede mną różnych doznań. Myślę, że damy radę. To będzie jakby zaskakujące, może też również dla mnie. W zasadzie temat jest dopiero rozpoczęty, w zasadzie jakby wstęp czy preludium. No dobrze, no, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem była Renata Radlak-Dominik, która właśnie wydała i opublikowała książkę Gwiazdy na piasku. Joginki, opowieść o Indiach. Dość sensacyjna, wstrząsająca opowieść kobieca i nie tylko kobieca. Mężczyźni też. Również tak, bardzo są zaskoczeni i powiedziałabym nawet, że to ja byłam mocno zaskoczona odzewem ze strony mężczyzn, że tak głęboko przeszyła ich wręcz ta historia. Czyli również mężczyźni też mają w sobie tą wrażliwość pewną. Jeszcze nie doszedłeś do tego nie miejsca, doszedłem. No cóż, zobaczysz sam. Zobaczę sam. Ja myślę, że was również zainteresuje ta jakby opowieść. Jeszcze raz Gwiazdy na piasku, Renata Radlak-Dominik, wydawnictwo Purana, Wrocław. Zapraszamy, zachęcamy do czytania i poznania opowieści. Moim gościem była autorka. To był program Nad brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishnakirtan. Hariom Tat Sat i Jai Shri Radhe. I do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.